Dachowanie na A1. Kierowca Audi A4 na autostradzie A1 w kierunku Świerklan wjechał do rowu, po czym dachował pojazdem. Na szczęście kierowcy nic się nie stało. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dziś rano na autostradzie A1 w kierunku Świerklany. Nadmierna prędkość oraz mokra nawierzchnia były najprawdopodobniej przyczyną dachowania pojazdu. O leżącym aucie w rowie Żorskich funkcjonariuszy poinformował przejeżdżający obok kierowca. Kierujący samochodem marki Audi A4 wpadł w posil, nie zastosował prędkości do panujących warunków. Wtedy padał też deszcz rano, było dosyć ślisko, zjechał do rowu, tam auto dachowało. Kierującemu nic się nie stało, został co prawda przewieziony do szpitala, ale zaraz został wypisany, nie miał żadnych obrażeń. Był trzeźwy, został przebadany na tą okoliczność, no i w chwili obecnej będzie ukarany mandatem za to, że nie dostosował prędkości do panujących warunków.